W dzisiejszej inspiracji opowiem Wam o książce, której autor dostał Nagrodę Nobla z dziedziny ekonomii. Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka i witam Cię na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Dzisiaj chcę Was zachęcić do przeczytania i opowiedzieć o inspiracji właśnie książki Daniela Kahnemana Pułapki myślenia. I to jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy, bo była ta książka polecana mi, zanim ją przeczytałem. I kilka osób, no, które sobie cenię, rzeczywiście mi kilka razy o niej już mówiło. Gdzieś na kilku półkach w różnych domach widziałem tę książkę i mówię, nie, no w końcu muszę ją przeczytać. Jakby najcieńsza nie jest, tak? Będzie trochę czytania, ale mówię, dobra, trzeba to zrobić. I jak tylko zacząłem ją czytać, wciągnąłem się bardzo, dlatego że jest ona przede wszystkim o tym, że mamy dwa rodzaje myślenia. Myślenie szybkie i wolne. Ja też oczywiście teraz postaram się to Wam przedstawić w taki sposób, żeby nie zepsuć całej zabawy i żebyście Wy już nie mieli spoilerów w momencie, kiedy będziecie czytali. Natomiast muszę Wam trochę tu opowiedzieć o takich rzeczach, żeby jednak Was zachęcić, żebyście szybciej zaczęli ją czytać niż ja, w sensie, żebyście nie potrzebowali tylu zachęt i tylu gdzieś tam, nie wiem, bodźców z zewnątrz, żeby jednak do tej książki usiąść. Jest to książka, która niesamowicie pokazuje dużo na przykładach i w taki bardzo fajny, przyjemny sposób jest napisana. Nie pokazuje, jakie my mamy pułapki myślenia, jak bardzo często nie możemy polegać na naszej intuicji, jakie to jest złudne, mylne. My bardzo często myślimy jako ludzie, że sami podejmujemy decyzje, tak? Czasem się mówi, na mnie reklamy nie działają, tak? Albo jakieś rzeczy, przecież ja podjąłem jakąś decyzję, albo że przecież na przykład po jakimś zdarzeniu ktoś mówi, mówiłem, że tak będzie. Mało tego, ludzie mówią, wiedziałem, że tak będzie, tak? No umówmy się, że dopóki coś się nie wydarzy, to nie jest tak, że wie, że coś będzie. To by może się wydawać, że tak będzie. Natomiast też te badania, które były przytaczane w tej książce, pokazują, jak często jest tak, że my, gdybyśmy zapisali, co ma dokładnie się wydarzyć, później się coś wydarzy i my mówimy wstecz o tym, wiedziałem, że tak będzie, okaże się, że my bardzo często być może pisaliśmy coś podobnego, ale nigdy nie w 100% takiego dokładnie, co się wydarzyło i sobie przypisujemy bardzo dużo takich właśnie rzeczy, że kurczę, myślałem rzeczywiście, że byłem przekonany, że tak będzie, że wiedziałem, że tak będzie, a to nie jest do końca tak i dopiero po fakcie sobie przypisujemy pewne rzeczy. Mało tego, jesteśmy bardzo podatni na manipulację i to nie taką, że ktoś chce nami manipulować, ale taką, że chociażby to, jakie cyfry w danym momencie widzimy, mogą powodować różne rzeczy, czy my uważamy, że coś powinno być droższe czy tańsze. Jedna z badań pokazuje, że osoby, które byli sędziowie i w sądzie, tak, czy po prostu osoby w sądzie, no i miał być wskazany wyrok, tak, za konkretne przestępstwo. I był rzut kostką. No, kostka była w ten sposób obciążona, żeby wypadało albo 3, albo 9. No i wtedy te osoby, które rzucały, te, które wypadało 3, pytali się ich, czy kara powinna być większa niż 3 lata, czy niższa niż 3 lata. I tam prawie wszyscy mówili, że większa niż 3 lata, tak? Osobom, które wypadło 9, pytali się, czy kara powinna być większa niż 9 lat, czy mniejsza niż 9 lat. No i wszyscy mówili, mniejsza niż 9 lat, tak? No i mimo tego, że te osoby, którym wypadło 9, powiedziały, że powinna być mniejsza, te, które 3, powiedziały, powinno być większa ta kara, czyli jakby wszyscy szli w dobrym kierunku, okazało się, że osoby, którym wypadło 3, to tam dały karę gdzieś tam powyżej 4 lat, a tym, którym wypadło 9, dały karę gdzieś tam około 8 lat. No i popatrzcie, jaka to jest ogromna różnica. Jak rzut kostką może zdecydować o tym, że ktoś może być w więzieniu 2 lub 3 lata więcej lub mniej. A tak naprawdę to nie była żadna sugestia, tam nie było żadnej mowy. Nikt nie mówił o tym, nie porównywał nawet tego wyroku czy tej kary do czegokolwiek innego. To były po prostu cyfry i ktoś ich się pytał, czy ta kara powinna być większa czy mniejsza. I mimo tego, że ktoś mówił, większa powinna być, to dały karę 4 lata, tak? A ktoś inny, kto mówił mniejsza, dał karę 8 lat. I szczegółowe jakby dane są w książce, natomiast to pokazuje, jak bardzo możemy być podatni na różne rzeczy, jak inwestorzy inwestują na przykład zimą, a jak inwestują latem, jak inwestują krótko przed wakacjami, jak inwestują po wakacjach, tak? Jak bardzo często, i to dotyczy się każdego, zarówno takie osoby, które amatorsko podchodzą do tematu, czy to giełdy, czy w ogóle jakichkolwiek inwestycji, można powiedzieć, działają sobie tam z kilkaset, czy kilka tysięcy, czy kilkanaście tysięcy złotych, ale dokładnie tak samo podejmują decyzje osoby, które zarządzają funduszami. I mimo tego, że mają ogromne ilości danych, to emocje się wkradają i jakieś takie swoje przekonania i przeczucia przekładają na działanie i podejmują decyzje wielomilionowe na podstawie jakichś właśnie przeczuć czy intuicji.
No i niesamowite, bo ilość jakby takich przykładów, danych i badań naprawdę pokazuje to, jak bardzo sobie nie powinniśmy ufać w podejmowaniu takich intuicyjnych decyzji. Oczywiście są takie sytuacje, że to właśnie intuicja wskaże ci dobry kierunek, tak? Są takie rzeczy, że nie zdążysz zebrać nawet danych i to intuicja ci powie, w którym kierunku iść. I też takie przykłady są tutaj podane. Natomiast też bardzo fajnie są wytłumaczone różnice pomiędzy tym, kiedy tak naprawdę powinniśmy jakiemuś ekspertowi czy komuś ufać, który działa na, jakby na intuicji, a kiedy nie. I zdecydowanie więcej jest takich sytuacji, w których po prostu nie powinniśmy sobie ufać bez przemyślenia tego, ale takiego na spokojnie przemyślenia, bez zebrania konkretnych danych. Bardzo fajnie, bo odwołuje się też zarówno do książek, jak i filmów, materiałów, które miałem przyjemność już wcześniej czytać i oglądać, więc też poukładało mi to dość mocno wiedzę. Daniel Kahneman, no niesamowity człowiek jako pisarz, tak jakby nie wiem, jakim jest tak naprawdę człowiekiem, natomiast jako pisarz, autor tej książki, bardzo fajnie poukładane wszystko, bardzo dużo przykładów, bardzo fajne historie, no i przede wszystkim poparte wszystko ogromną ilością badań, także ja z całego serca polecam Wam tę książkę i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że nie będziecie potrzebowali tylu bodźców, ile ja potrzebowałem, żeby ją wreszcie przeczytać. Dajcie znać w komentarzu, czy ktoś już jest po tej lekturze, co o tym myślicie, jak, można powiedzieć, jak bardzo Wam się podobało, żeby to już takie było też trochę pytanie wskazujące na to, że Wam się podobało. To też jest jedna z takich rzeczy, tak? Sposób zadawania w ogóle pytania. Czy się pytasz kogoś, czy Ci się podobało, lub pytasz się, jak Ci się podobało, tak? No i to jest tak prosta rzecz, która powoduje później, że ludzie odpowiadają na to, a ktoś już później daje po prostu statystyki różnego rodzaju, w których już nie pisze, jak zostało zadane pytanie, tylko było napisane na przykład 70 kilka procent osób powiedziało, że się podobało. No ale jeżeli ktoś zadaje pytanie, jak Ci się podobało, no to ciężko, żeby powiedzieć, że się nie podobało, tak? Raczej już mówisz, że mniej lub bardziej, ale jednak się podobało. Więc Was też zachęcam do komentowania i do mówienia o tym właśnie, czy ktoś, no czy jakby te nagranie Was zainspirowało do tego, żeby teraz przeczytać tę książkę. No i kto już jest po lekturze tej książki, jakie są Wasze przemyślenia na ten temat. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.